On the streets of old Milwaukee was a young boy walking. It was said by the men who lived there. Zapraszamy Was na czwarty odcinek podcastu o Milwaukee Bucks. Ja nazywam się Wojtek Kowalik, a ze mną jest Adam Michalik. Cześć. Porozmawiamy sobie o ostatnim transferze do Milwaukee, ostatnich wynikach z grudnia oraz o sytuacji w tabeli na wschodzie. Zapraszamy. To myślę, że możemy zacząć od transferu. Tak jest. Tak, jednej z, myślę, ważniejszych rzeczy w ostatnim czasie, jaka się wydarzyła w Bucks. Rozmawialiśmy podczas zeszłego podcastu o tym, że Milwaukee chce działać. No i jak widać, ktoś pociągnął za spust. Ktoś to zrobił w taki sposób, żeby uwolnić w przyszłym roku jak najwięcej pieniędzy. Z Bucks pożegnał się Matthew Dellavedova, z Bucks pożegnał się też kontuzjowany w tej chwili John Henson. No i do Bucks trafia George Hill. W tej wymianie brała jeszcze udział trzecia drużyna, czyli Washington Wizards. A powiedz mi, jak ty oceniasz ten transfer? Oceniam go dobrze, nawet może bardzo dobrze, z małym minusem. Dlaczego? Dlatego, że John Henson w tym sezonie już raczej by nie zagrał, za dużo by nie pomógł. Jaka jest rola Dellavedovy, to dobrze wiemy, wkład minimalny. W ich miejsce przychodzi George Hill, który, no mówiąc szczerze, szału nie ma, ale patrząc na tych dwóch graczy, no to na pewno jest to takie też w pewnym sensie wzmocnienie na chwilę obecną. Przychodzi Jason Smith, który też może tą ławkę trochę wydłużyć w przypadku kontuzji i jakiś tam wkład mieć. I przede wszystkim Milwaukee pozbywają się dwóch niewygodnych kontraktów na przyszły sezon, które dają im dużo elastyczności, jeżeli chodzi o przedłużanie kontraktów z obecnymi graczami, bo na chwilę obecną wygląda to tak, że mają stworzone warunki, żeby przedłużyć wszystkie cztery wygasające umowy, czyli Middletona, Bledsoe, Brogdona i Brooka Lopeza. No oczywiście w zależności od tego, jakie też poszczególni koszykarze będą mieli oczekiwania. No ale wygląda to tak, że około tam 60 milionów na te cztery umowy w salary cap będzie na przyszły sezon. W sumie przy tym transferze Milwaukee zwolniło 18 milionów na następny sezon. Czyli nieźle, oddając jeden pik pierwszorundowy i w zasadzie to tyle, no bo... A nie, przepraszam, jeszcze druga runda, tak, bo oni też dostali od Waszyngtonu, ale jeden też oddali. No tak. A ty jakie masz zdanie na ten temat? Moje początkowa moja reakcja, czyli jak zobaczyłem George'a Hilla, którego delikatnie mówiąc nie jestem fanem, to moja początkowa reakcja była taka sobie, natomiast później, kiedy na chłodno przeanalizowałem, co ten transfer będzie znaczył latem, to faktycznie myślę, że Milwaukee zrobiło najlepszą rzecz, jaką mogło, bo dwa najbardziej niewygodne kontrakty zostały w tej chwili upłynnione. Zostaje George Hill, który w przyszłym roku ma gwarantowany chyba tylko $1 milion. Tak jest. Tak jak mówisz, będzie możliwość, oczywiście no może nie za jakieś szalone pieniądze, bo jeśli nie wiem, powiedzmy czy Bledsoe, czy Chris Middleton zażąda jakiejś horrendalnej kwoty, to tak czy inaczej może się nie udać. Natomiast Milwaukee otwiera sobie drzwi do tego, żeby po prostu tą pierwszą piątkę utrzymać w takim stanie i w takiej formie, w jakiej są w tej chwili. A ta pierwsza piątka, jak widać, się całkiem dobrze sprawdza. Od kiedy ostatnio rozmawialiśmy, Milwaukee zagrało 5 meczów. Bilans 3-2. Z czego no jedna przegrana wydaje mi się zdarzyć nie powinna, bo to był ten lekko kompromitujący mecz z Nowym Jorkiem. Natomiast na pewno warto zwrócić uwagę, że Milwaukee grało z Toronto. I w końcu stało się to, na co wszyscy czekali, czyli grał i Giannis, i Kawhi Leonard. I Milwaukee ten mecz wygrało. Może nie jakąś bardzo dużą przewagą, ale w końcu pokazali, że w końcówce nie pękają. I to też można im zapisać na plus, no bo mecz z Nowym Jorkiem tradycyjnie został przegrany w ostatnich minutach. przegrany 2 punktami. Myślę, że nie warto już nad tym się rozwodzić, bo poświęciliśmy na to troszkę czasu w poprzednim podcaście. No, zdarzają się takie wpadki, które się zdarzać nie powinny. Tym bardziej boli to, że to jest zespół typu Nowy Jork, i tym bardziej boli to, że to jest przegrana o włos dosłownie.
Tak, no to jest kolejne spotkanie, które w takich samych w zasadzie okolicznościach jak kilka wcześniejszych spotkań, to już to, dokładnie tak jak mówisz, nie ma sensu znowu wałkować tego samego tematu. W tym spotkaniu w ostatniej kwarcie w dogrywce nie grał Chris Middleton, który potem przepraszał też po meczu za swoje niskie zaangażowanie, zwłaszcza w obronie. No gdyby się Bud zdecydował go wpuścić, no to pewnie też ten mecz inaczej by wyglądał. Możliwe, że no, nawet nie doszłoby do dogrywki, tylko w tej ostatniej kwarcie pewnie inaczej by to wyglądało, no i Milwaukee mogliby przypieczętować. Po spotkaniu też słyszałem rozmowę z trenerem Milwaukee, z Budenholzerem, odnośnie skuteczności rzutów za trzy Nowego Jorku. No bo tam oni na takiej skuteczności rzucali, że to jest po prostu głowa mała, bo Moody miał 4 na 5, Vonleh miał 3 na 3, Dodson 5 na 5, Kevin Knox 5 na 12, ale to i tak jest dobra skuteczność, bo to sprawia 42%, no i Tim Hardaway 3 na 8. I jeden z dziennikarzy, który właśnie o to pytał, chyba z The Athletic Wisconsin, mówi, że no to jest, no nic nie zrobisz, jeżeli komuś wpada 5 na 5, no to można tylko rozłożyć ręce, natomiast Budenholzer powiedział, on doskonale znał te statystyki, ile kto trafił, wymienił właśnie tych czterech zawodników, czyli Knoxa, Dodsona, Moody'ego i Vonleh. No i powiedział, że to nie można tak patrzeć na to, że okej, okay, zdarzyło się trudno i to jest trochę no, rozkładanie rąk i nic nie poradzimy na taką skuteczność, tylko powiedział, że to jest problem, który nie pojawił się po raz pierwszy, że rywale rzucają z wysoką skutecznością i że to na pewno będzie zaadresowane, bo tam niecałe 60% za 3 Nowy Jork trafiał 58, dokładnie 58,8, czy 59 można zaokrąglić. No i powiedział właśnie w odpowiedzi na to pytanie od dziennikarza, powiedział Bad, że na pewno będzie zwrócona na to uwaga, czyli to, co też ja mówiłem w tym poprzednim podcaście, że budujemy schemat obrony i nie patrzymy na to, co się teraz dzieje, budujemy podstawy, to jednak zaczyna być trochę modyfikowane i tu zaczął też chyba bardzo zwracać uwagę na te małe takie grzeszki i rzeczy, przez które Milwaukee przegrywają mecze. Te bliskie z drużynami, z którymi tych meczów przegrywać nie powinni tak naprawdę, no bo z tym Nowym Jorkiem ten mecz był spokojnie do wygrania. No tak, no tym bardziej, że no tak jak mówiliśmy, takiego meczu może zabraknąć na samym końcu do przeskoczenia na przykład o to jedno oczko. To wiesz, wydaje się teraz, kiedy Milwaukee ma bardzo dobry bilans, okej, no dobra, zdarzyła się taka jedna przegrana, ale no takie mecze się zdarzać nie powinny. Owszem, można przegrać, nie wiem, z Golden State Warriors, którzy faktycznie byli lepsi, no z drugiej strony Milwaukee zupełnie nie siedziała w tym meczu trójka. Myślę, że też nikt nie rwałby włosów z głowy, gdyby Milwaukee zostało pokonane w Toronto. No to był w ogóle bardzo dobry i bardzo, bardzo wyrównany mecz. Natomiast no umówmy się, Knicks, którzy nie wiem, czy już w pełni się nastawili na tankowanie, czy jeszcze nie do końca i jeszcze będą stwarzać pozory. Natomiast no, no jest to taka drużyna, z którą Milwaukee powinno wygrać. Chociażby tak jak wczoraj zagrali sobie z Cavs. Bez Janisa sporo minut dostali zawodnicy z ławki. No może za dużo by było powiedziane, gdybym to określił jakimś takim treningiem, ale no umówmy się, że był to mecz z troszeczkę mniejszym ciśnieniem, zagrany bardziej na luzie. Tak, tylko w ostatniej kwarcie już też jak Cavs zaczęli trochę zmniejszać przewagę, no to jednak Bud wrócił, żeby kontrolować ten wynik, bo tam zeszło z 20 paru punktów, już było przewagi. Zaczęli do 15 chyba, bodajże zeszli w pewnym momencie gracze Cleveland i wtedy trener też zaczął puszczać jednak tych zawodników pierwszej piątki, żeby ten wynik utrzymać. Udało się, no i nawet nie tyle, żeby utrzymać, co po prostu na spokojnie to prowadzenie do końca dowieść, tak jest. Ale tu można zwrócić też uwagę w tym meczu na dwóch nowych zawodników, George'a Hilla i Jasona Smitha, no bo można się zastanawiać, jaką oni rolę będą pełnili. George Hill zagrał 12,5 minuty, Jason Smith epizod tylko niecałe 5 minut. No i widać, szczerze mówiąc, myślę, że w takim meczu no to oni jednak dostaną trochę więcej czasu. Wiadomo, że to jest jeszcze element wkomponowania w drużynę. Nowi gracze, którzy przyszli, muszą jeszcze pewnie się oswoić z tym systemem grania i tak dalej. No ale w takim meczu, gdzie masz przewagę, w pewnym momencie tam 29 punktów było, to można jednak chyba sobie pozwolić na trochę dłuższe granie. Czyli przypuszczam, że po prostu George Hill będzie zabezpieczeniem w przypadku kontuzji bardziej Brogdona i Erika Bledsoe, jeżeli któryś z nich by wypadł, to wtedy jako uzupełnienie na wypadek właśnie kontuzji któregoś z graczy obwodowych. Jasne, natomiast no dla Jasona Smitha, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, ja widzę jedną niezaprzeczalną rolę, w której myślę, że on się świetnie sprawdzi, jako taki, no może nie maskotka, bo to by było troszkę krzywdzące, natomiast widać, że on cały czas żyje na ławce, cały czas pokazuje, że ta atmosfera tam się dzieje, zresztą
a nawet w Wizards był takim dobrym duchem drużyny. Po tych minutach, które on zagrał, ciężko na razie cokolwiek powiedzieć, natomiast no, ostatnio coraz bardziej wraca do łask Tone Maker, więc myślę, że no Jason Smith, jeśli będzie dostawał te minuty, to naprawdę będą tak zwane ogryski. No tak, albo tak w przypadku jak właśnie tego meczu, jeżeli Janis będzie odpoczywał, bo umówmy się, ta kontuzja, to był trochę pretekst do tego, żeby Janis w tym meczu odpoczął, no to wtedy pewnie z łatwiejszym rywalem przy wysokim prowadzeniu, taczko nie, parę minut dostanie. Myślę, że on też jest świadomy tego, z jakim zadaniem przyszedł do Milwaukee, czyli w zasadzie bardziej jako uzupełnienie składu i ten zawodnik na pozycję gdzieś tam 10 i 11, może nawet ostatni na ławce do wejścia. No szczególnie, że ostatnio zaczyna wracać do życia na przykład DJ Wilson, którego ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się w tym sezonie widzieć w takich minutach, jakich grał na przykład wczoraj. On zagrał ponad 13 minut, rzucił sobie jedną trójkę, zaliczył bardzo widowiskowy alley-oop. Tak, jest od Sterlinga Browna. O tym mówisz? Nie, to jemu podawał ktoś już, nie wiem czy nie George Hill przypadkiem. Natomiast no może przyjdzie taki moment, kiedy przestanę się śmiać z jego fryzury i inne aspekty będą ważniejsze. A propos Sterlinga Browna, widać, że on powoli, bardzo mozolnie, ale skutecznie się wspina w tej rotacji do góry. Ostatnio w świetle tego, że nie mógł grać Dante DiVincenzo, Sterling Brown dostawał coraz większe minuty i z tych swoich obowiązków wywiązywał się, no może nie jakoś fenomenalnie i spektakularnie, ale po prostu solidnie. Widać, że nie boi się wjeżdżać pod kosz, umie rzucić za trzy, pewnie jeszcze tam sporo rzeczy do poprawienia jest w obronie, ale myślę, że to jest gość, na którym można było postawić na początku sezonu, może nie kreskę, ale gdzieś tam jakiś znak zapytania. Okazuje się, że jeśli już to swoje miejsce w składzie wywalczy, to naprawdę będzie solidnym gościem z ławki. A co myślę, że jak na takiego gracza, który zaczynał z pewnego poziomu, to jest i tak sporo. No na pewno, bo ja się przed sezonem nie spodziewałem, że on będzie odgrywał jakąś znaczącą rolę, a tutaj ostatnie 5 spotkań powyżej 20 minut w meczu. Dobre spotkanie z Toronto, wczoraj 30 minut, chyba w ramach nagrody też za ten mecz z Toronto i widać, że on będzie chyba w najbliższych spotkaniach jako pierwszy wchodził z ławki. No w spotkaniu z Toronto chyba razem z Iliasową się pojawili, jakoś tak w podobnym czasie. A natomiast wracając jeszcze na chwilkę do tego meczu z Nowym Jorkiem i do tematu Chrisa Middletona, pojawiły się informacje, że no, sfrustrowany Middleton dość ostro zareagował na to posadzenie go na ławce, bo on usiadł na ławce z powodu swojej obrony i do tego nikt specjalnie nie ukrywał. Oczywiście nikt tego jakoś bardzo oficjalnie nie potwierdził, natomiast podobno doszło do jakiejś sprzeczki między Middletonem a trenerem i resztą sztabu. Podobno też z powodu tej sprzeczki on nie grał w następnym meczu, natomiast no, ostatnio wrócił do gry, nie gra jakoś świetnie, gra, mam wrażenie, że troszeczkę poniżej swojego poziomu, poniżej tego, do czego nas przyzwyczaił na początku sezonu, ale gra i szczerze mówiąc w jego, nie wiem, wypowiedziach przedmeczowych czy pomeczowych nie ma cienia jakichś domysłów czy dywagacji, żeby gdzieś tam ta atmosfera się posuła. Więc no ja na razie jestem dobrej myśli. Z tego, co słyszałem, to ten mecz z Detroit, nie grał, to był następny mecz, prawda? To tak. Było podane jako powody osobiste i na Twitterze bodajże chyba Matt Velasquez, który jest blisko drużyny, jeden z dziennikarzy, potwierdzał, że to nie jest tylko pretekst, żeby Middleton nie grał, tylko naprawdę są tam jakieś kłopoty osobiste czy sprawy osobiste, którymi on się musi zająć i dlatego ten mecz odpuszcza. Wszystko jest w porządku, żeby nie robić, bo pojawiły się też oczywiście teorie spiskowe, że o, teraz się atmosfera w drużynie psuje, Middleton będzie odsunięty i tak dalej, on potem już wrócił i już wszystko było w porządku. I widać też, jakim ważnym on jest graczem dla drużyny, bo czy z Golden State, czy z Toronto, przede wszystkim w obronie na Kevinie Durancie i Kawhi Leonardzie. Zrobił robotę. Pomimo tego, że z Golden State Milwaukee przegrało, to Kevin Durant rzadko się zdarza, żeby był... No musiał się trochę wysilić, żeby zagrać dobrze. No w tym meczu akurat dobrze nie zagrał. Dobrze, bardzo mi się podobała gra obrona Middletona, jeżeli chodzi o Duranta. Może właśnie to posadzenie na ławce w tej czwartej kwarcie go zmotywowało. Natomiast jeśli chodzi o mecz z Toronto, to tam myślę, że w obronie trzeba postawić plusik przy Ericu Bledsoe, bo owszem, z jednej strony Kyle Lowry ma dołek, natomiast no z drugiej strony zatrzymanie takiego gościa bez punktów, to ja nie jestem w stanie uwierzyć, że to jest tylko dołek zawodnika, to też jest obrona. Oczywiście. Natomiast to też można było, kiedy mówisz już o tym, jak broniony był Kawhi,
Były dwa czy trzy takie momenty, kiedy Kałaja przejmował Janis i to też jest na pewno do poprawy i do zwrócenia uwagi. Janis bardzo mocno się nadziewał na zasłony stawiane przez Ibakę. I w pewnym momencie Kałaj zrobił chyba trzy bliźniacze akcje, no bo wiadomo, że kiedy już jest switch i zostaje Kałaj, nie wiem, versus Brook Lopez, no to Brook Lopez wielkiej krzywdy mu nie zrobi. No i tutaj było coś do zrobienia, natomiast sam mecz jako całość na pewno jest na duży plus. I Bucks są w tej chwili jedyną drużyną, która z Toronto wygrała dwa razy. Tak, to sobie zapewnili już przynajmniej remis, jeżeli chodzi o bezpośrednią rywalizację, bo jeszcze dwa spotkania ich czekają. Ja myślę, że tutaj Toronto, Boston i Milwaukee to trochę jest papier, nożyce, kamień. Boston ma sposób na Milwaukee, Milwaukee ma sposób na Toronto, a Toronto jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla Bostonu, więc tutaj sezon zasadniczy naprawdę będzie miał duże znaczenie, kto z kim będzie grał i trzeba będzie się naprawdę wysilić, no bo tak to trochę na razie wygląda. To zobaczymy, jak Milwaukee będzie wyglądało w spotkaniach z Bostonem. No bo to pierwsze spotkanie im nie wyszło. Boston zagrał tam też bardzo dobrze, a mimo wszystko ten wynik był cały czas na styku. No więc zobaczymy. No wiadomo, że Brook Lopez jest dobrym przeciwnikiem dla Horforda, jeżeli chodzi o łatwość gry, no to ale nie ma problemu tutaj i Brook zawsze będzie grał mniej minut i ktoś inny tutaj musi się zająć kryciem. Przypuszczam, że Iliasowa będzie wtedy występował. No ale to już temat na najbliższą przyszłość. Tak, no Brook Lopez jest z jednej strony świetnie rzuca za trzy, ale z drugiej strony no, nie umie bronić centrów rzucających za trzy. I to z jednej strony, tak jak mówisz, obnażył Al Horford, a z drugiej strony niedawno przecież Serge Ibaka, który rzucił chyba pięć trójek, co zdarza mu się raczej rzadko. No to wynika też z tego właśnie, jak oni bronią, bo przy każdej zasłonie no to Lopez robi trzy kroki do tyłu, on staje 2-3 metry od zawodnika i nie przyjmuje krycia, po prostu on się cofa, blokuje drogę do kosza i Milwaukee wybrało taką strategię, że jeżeli chcecie rzucać za trzy, to rzucajcie. Trudno, spróbujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i z Bostonem wpadało praktycznie, można powiedzieć, że wszystko. Są potem takie właśnie sytuacje, że zawodnicy, którym no roleplayerzy, no nazwijmy ich wprost, mają swoje mecze życia, no bo mają dużo, dużo rzutów z otwartych pozycji, z wolnych pozycji. Ale mówiąc już właśnie o rzutach z wolnej pozycji, znalazłem fajną statystykę, tu akurat na Hoops Hype był artykuł o tym, o rzutach za trzy oddanych z wolnych pozycji. Czyli to są liczone jako 6 stóp lub więcej, kiedy zawodnik jest od, obrońca jest od zawodnika rzucającego i Milwaukee przewodzi w lidze 20, prawie 3 takie trójki na mecz oddają, gdzie są zawodnicy bez obrony i po 40 rzutów trafionych mają Brogdon i Brook Lopez. To jest po prostu siła, pokazuje siłę wjazdów Janisa i wyrzucenia piłki, bo tu większość jest po jego rozrzuceniach. Potem szybkie jest rozrzucenie też czasami na obwodzie albo od razu jest rzut, jeżeli jest zawodnik mocno niepilnowany, dostaje piłkę. I te po 40 trafionych rzutów Lopeza i Brogdona to jest... No bo oni razem mają jeden i drugi 40 rzutów. To jest trzeci wynik w lidze. Tylko Mark Gasol i Buddy Hield z Sacramento mają pewnie 41 Gasol i 42 Buddy Hield trafione trójki z wolnych pozycji. Ale dokładnie w taki sposób Milwaukee sobie wygrało końcówkę z Toronto, bo te dwie trójki, które wrzucił Brogdon, obydwie były, jedna była bezpośrednio po takiej asyście, druga pośrednio, ale bezpośrednio po asyście spod samego kosza. Natomiast a propos statystyk, jak już jesteśmy przy statystykach, to ja bym chciał wrócić do statystyki, która się pojawiła jakoś pod koniec listopada, którą ja ci przesyłałem. To była statystyka pokazująca wsady bez asysty, tak zwane unassisted dunks w sezonie i to był stan, jeśli dobrze pamiętam, albo na koniec listopada, albo na początek grudnia. Prowadzi oczywiście Janis z liczbą 44 takich wsadów. Kolejny jest Rudy Gobert z, uwaga, 16. Także trzech kolejnych zawodników łącznie nie ma tylu wsadów bez asysty spod samego kosza, ile ma Janis. No on niszczy. Jeżeli już wejdzie pod kosz, to albo zostanie sfaulowany, albo faktycznie zapakuje piłkę. Tak, albo przy podwojeniu, potrojeniu, no to wtedy wyrzucane i są te właśnie z wolnych pozycji trójki. Wtedy może oddać piłkę na obwód. No nic, tylko klaskać. Natomiast jeszcze do jednej sytuacji chciałbym wrócić a propos tego meczu z Nowym Jorkiem, gdzie chciał go w jakiś sposób ośmieszyć Mario Hezonia, gdzie Janis gonił go, Mario Hezonia w trochę wątpliwy sposób, ale jednak zapakował piłkę do siatki i chyba chciał mu pokazać, jaki jest naładowany. Wyszła z tego troszkę parodia, no bo może w drugą stronę to by zadziałało, natomiast niech Mario Hezonia osiągnie, powiedzmy, 1/3 poziomu, na którym jest Janis, to wtedy to będzie miało sens.
Natomiast nie o tym chciałem powiedzieć. Bardziej zwróciłem uwagę na to, że w dalszej części meczu, kiedy Janis frunął już na kosz, to Mario Hezonja tak bardzo dyskretnie się odsuwał. Żeby nie daj Boże nie dopuścić do jakiegoś spektakularnego rewanżu. I były takie dwie czy trzy sytuacje. Tak, no tam bardzo się po meczu właśnie Janis też zapowiadał, że zniszczy go w rewanżu. W meczu chyba święta oni grają, o ile dobrze kojarzę. A to w ogóle dla Hezonji to były jedyne punkty w całym meczu. Tak, zapowiadał też, że wręcz będzie go uderzał w niektóre wrażliwe części ciała. Natomiast nie, no myślę, że Mario może mieć lekki stres przed tymi kolejnymi meczami, bo jeśli Janis będzie miał możliwość zapakowania na nim piłki, to myślę, że z niej skorzysta. No, patrząc też na rotację, jaką w Nowym Jorku David Fizdale stosuje, to może być tak, że nawet Hezonja w tym meczu nie zagra, tylko ktoś inny akurat dostanie swoją szansę. Patrząc na ten sezon w jego wykonaniu, to szczerze mówiąc nie byłbym bardzo zdziwiony. Myślę, że powoli będziemy kończyć. Warto pewnie będzie wspomnieć jeszcze dwa słowa o tym, jak wygląda teraz tabela, bo Milwaukee cały czas się utrzymują na drugim miejscu, to tabela się lekko spłaszczyła. Widać, że do gry wraca Boston, że pomimo braku Oladipo cały czas trzyma się Indiana. Bardzo blisko Milwaukee jest już Filadelfia. Myślę, że wyklarowała nam się taka pierwsza piątka, o której wszyscy myśleli przed sezonem. Może nie w takiej kolejności, w jakiej jest teraz, ale taka pierwsza piątka, o której wszyscy mówili jako murowanych kandydatach do playoffów. No i pytanie, czy któryś z tych zespołów jeszcze będzie miał jakiś taki kryzys jak Boston na początku, czy to się już raczej utrzyma? Pytanie też o kontuzję. No bo jednak gdzieś jakieś wahania formy na pewno się przydarzą różnym drużynom na różnych etapach sezonu. Czy wszyscy pozostaną zdrowi? Zobaczymy. No już z Filadelfii dobiegają głosy, że Joel Embiid jest niezadowolony ze swojej roli od momentu transferu Jimmy'ego Butlera, czyli tutaj już to jednak to ego zaczyna się zawodników trochę zderzać ze sobą. Niepokojące wiadomości są odnośnie Victora Oladipo, że to jest kontuzja kolana, która tak naprawdę najlepiej by było, jakby on przesiedział cały sezon i się wyleczył, żeby nie obciążać jednak i to wyleczy do końca. Ja czytałem już też takie wiadomości. Boston wygląda na to, że znalazł wreszcie drogę do tego, żeby piąć się w górę tabeli. No Indiana powinien Boston bez problemu przeskoczyć. No, jakieś przetasowania pewnie jeszcze będą. No widzisz, Milwaukee zaczęło sezon piorunująco 7-0, potem była trochę jednak taka zadyszka, no i te przegrane mecze, które nie powinny się zdarzyć, no bo tak naprawdę jakby spojrzeć, to spokojnie Milwaukee mogłoby mieć teraz bilans 26 albo nawet 21-5. Nie zdziwiłoby mnie to, gdyby mieli taki bilans. No ale z drugiej strony było kilka meczów wygranych na styku, no choćby mecz otwarcia z Charlotte, gdzie spokojnie mogła wpaść trójka. Był ten mecz z Toronto, gdzie też ten ostatni, gdzie w końcówce ważyły się losy meczu. No tak czy tak, ten bilans jest na pewno bardzo dobry. Dużo lepszy niż zakładałem, bo ja bardziej stawiałem, że Milwaukee będą gdzieś tam w okolicach trzeciego, czwartego, piątego miejsca się plasować. Natomiast jeszcze co do Filadelfii, szczerze mówiąc, że ja nie potrafię jeszcze realnie ocenić tego, na co ich stać, bo no są takie mecze, gdzie choćby Embiid wchodzi i naprawdę daje z siebie wszystko. Są takie mecze, gdzie Butler wygrywa te mecze sam, no może nie sam, ale wygrywa je. Natomiast wczoraj miał mecz na 0 punktów, 10 minut. Tak, tam kontuzję, jakaś kontuzja pachwiny. Nie wiem, tak, to natomiast skojarzy, myślę, coś tam te 10 minut, które zagrał, no nie były specjalnie produktywne, bo miał 3 spudłowane rzuty i jakąś zbiórkę, także to tyle. No będą jeszcze na pewno ruchy transferowe. Myślę, że i Filadelfia będzie szukała wzmocnień. Tu wracając jeszcze do tego transferu George'a Hilla, to chyba dzięki temu, że akurat w tym dniu ten transfer był, o ile dobrze kojarzę, to będzie możliwość wymiany chyba George'a Hilla jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego. Nie wiem, czy tutaj musiałbym to dokładnie gdzieś tam sobie poszperać i zobaczyć. No a jako wygasający kontrakt, no to jeszcze też Milwaukee, no tylko wtedy pewnie musieliby, żeby kogoś wartościowego ściągnąć, no to jeszcze musieliby poświęcić jakieś swoje dobra luksusowe, no, czy któregoś z młodych zawodników. No piku nie mają, no ale są młodzi zawodnicy, więc no, na pewno mają teraz większe opcje niż przy dwóch kontraktach na prawie 20 milionów na też kolejny sezon, które były złymi kontraktami, natomiast wygasający kontrakt, no to ktoś, kto jednak stwierdzi, że w tym roku o playoffy nie powalczy, a takich drużyn najwięcej jest w sumie na zachodzie, no bo tam na chwilę obecną to 14 drużyn walczy o playoffy. To dawno takiej sytuacji nie było, żeby tam tylko Phoenix się wymiksowało. No tak. Wcześniej. Więc jeszcze jakieś ruchy transferowe myślę, że będą.
W przypadku pewnie wielu drużyn, bo fajnie to wszystko wygląda, widać, że jest no, duża rywalizacja. I tak pewnie na końcu wygrają Golden State, no ale... No, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że to nie będzie wcale takie oczywiste. Bardzo bym się ucieszył, gdyby w końcu tytuł powędrował na wschód. I już nie mówię konkretnie o Milwaukee, bo no, owszem, przy całej mojej sympatii do nich patrząc realnie, no raczej na ten tytuł ich nie stać, ale takie Toronto, czemu nie? No, pojawiały się głosy właśnie przed meczem już z Milwaukee i Warriors. Czy to nie jest czasem taki, wiesz, tak przedsmak finałów, które w tym roku nas czekają? Miłe i trochę zaskakujące też, że po tym początku sezonu gdzieś jednak to Milwaukee trochę było z boku, może też przez wydarzenia w innych klubach i świetną formę Toronto, ale gdzieś Milwaukee tak było, no okej, fajny początek sezonu i tak dalej, no ale poczekamy, zobaczymy. Natomiast fajnie, że już gdzieś się pojawiają te głosy, że Milwaukee o finał będzie walczyło i zaczęli też ludzie mówiący, piszący i znający się na koszykówce Milwaukee brać na poważnie pod uwagę, no bo to, co ty też powiedziałeś wcześniej. Można było zakładać, że ta gra Milwaukee będzie wyglądała dobrze, ale ja nie sądziłem, że aż tak szybko i tak dobrze będzie to wyglądało i tak dobrze rozpoczną sezon, no bo drugi bilans w całej lidze. To już nie w kidmuchał. Tylko wstać i bić brawo. No. To rola trenera, jednak widać, że jednak zmiana plus dwóch roleplayerów, którzy przyszli i ale jednak jakie znaczenie ma trener i zmiana, wiesz, personalna na stanowisku właśnie tutaj kapitana okrętu. Ile daje? No dokładnie. Myślę, że... Znaczy ja myślę, że nikt się nie spodziewał, że to aż tak szybko się potoczy, bo może to nie była jakaś rewolucja kadrowa, ale myślę, że rewolucja taktyczna już tak. I no wiadomo, że przy takich zmianach zazwyczaj zespół musi się dotrzeć, wszyscy dają mu troszeczkę czasu na tak zwany rozruch. Więc tutaj poszło bardzo szybko. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Przed nami jest kilka bardzo ciekawych spotkań. Choćby mecz z Indianą, choćby mecz przed samymi świętami z Bostonem. To myślę, że szczególnie ten mecz z Bostonem to będzie taki sprawdzian, bo w tym pierwszym spotkaniu widać było, że gra z Bostonem Milwaukee się nie układała tak, jak oni by chcieli. Także zobaczymy. Myślę, że inaczej. Chciałbym myśleć, że możemy założyć, że takie spotkania jak powiedzmy Cleveland czy Nowy Jork to będzie formalność, ale już nam rzeczywistość pokazała, że niekoniecznie. No, zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli po tym, co ostatnio oglądaliśmy. Jeśli troszeczkę mniej takich wpadek będzie Milwaukee zaliczało, to naprawdę będą szli gdzieś w tempie 50 kilku, czy nawet 60 zwycięstwa. To się w organizacji nie zdarzyło od bardzo dawna. No, to jest czołówka ligi, jeżeli chodzi o atak, czołówka ligi, jeżeli chodzi o obronę i spokojnie na chwilę obecną, no na 60 zwycięstw Milwaukee idą, tylko to jest cały czas praca w toku trenera Budenholzera, no ale budujące jest to, że są takie wyniki, a jeszcze cały czas on usprawnia ten organizm, tą drużynę swoją, Milwaukee Bucks, czyli teoretycznie przynajmniej powinno być coraz lepiej. Tylko lepiej i to jest naprawdę powiew optymizmu i myślę, że tym powiewem optymizmu możemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać może po świętach, a może jakoś po Sylwestrze, także będziemy już o kolejne doświadczenia z kolejnych 6, 7 czy tam 8 meczów bogatsi. To co, to myślę, że za dzisiaj dziękujemy. Tak, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.